Przedwczoraj na mediach społecznościowych nowo powstałej federacji Stars Fight MMA, która niespodziewanie przerwała swoją pierwszą konferencję, prawdopodobnie ze względu na bunt realizatorów, którzy rzekomo nie otrzymali wynagrodzenia w ustalonym terminie lub nie dostali go wcale, pojawiło się oficjalne oświadczenie dotyczące zaistniałej sytuacji. Przykro nam z powodu sytuacji związanej z konferencją Stars Fight. Chcemy bardzo przeprosić za przerwaną transmisję. Mimo dokładania wszelkich starań, nie byliśmy w stanie przygotować się na każdą ewentualność. Prowadzimy rozmowy z podwykonawcami odpowiedzialnymi za stream w celu wyjaśnienia nieporozumień i znalezienia wspólnego rozwiązania. Jednocześnie informując, że osoby biorące udział w charakterze zawodników, głosu federacji, mentora sportowego lub jakkolwiek związane wizerunkowo z federacją nie są w żaden sposób zamieszane, ani powiązane z tym, co się wydarzyło. Chcielibyśmy również poinformować, że zaplanowane na 16 listopada wydarzenie zostało przełożone. O nowym terminie poinformujemy wkrótce. Obserwujcie nasze profile. W ostatnich dniach na wykopie w formie pisemnej, a następnie w formie wideo na kanale użytkownika Barankiep pojawił się materiał zatytułowany Szalony dłużnik, nie taki krystaliczny? Jak sama nazwa wskazuje, autor tekstu czy też nagrania wyciąga kilka rzekomych występków oraz nieścisłości związanych z szalonym reporterem, czyli byłym zawodnikiem Fame MMA oraz współprowadzącym kanał Szalony Tańcula. Podczas przedstawienia tego newsa jesteśmy po części zmuszeni zrezygnować z puszczania fragmentów wideo z wcześniej wspomnianego materiału, gdyż niedługo po publikacji został on zablokowany na YouTube z powodu skargi dotyczącej zniesławienia. Wczoraj wieczorem szalony reporter nagrał odpowiedź na zarzuty, z których wynika, że materiał został zdjęty za sprawą jego prawnika, który wskazał oraz uargumentował owe zniesławienia. Nie chcę się tego odnieść od razu, ponieważ po pierwsze, to tam są takie bzdury, myślałem, że od razu to każdy wychwyci, ale nie, piszecie do mnie, Tomek, co jest, wytłumacz. Po drugie, nie chciałem nabijać oglądalności. Tylko prawnik podało zniesławienie, udowodnił, gdzie to zniesławia i gdzie pozew. Film został zdjęty i teraz mogę skomentować, bo mam ten filmik nagrany. Przy omawianiu zarzutów będziemy posiłkować się tekstem z wykopu, który praktycznie słowo w słowo pokrywa się z zablokowanym filmem na kanale Barankiep. Na pierwszy ogień autor podważył legalność sklepu internetowego Tomka, powołując się na to, że w regulaminie strony internetowej, na której szalony sprzedaje koszulki, nie ma zapisu informującego, że owa strona ma miano sklepu, lecz serwisu. Według autora kilka zakładek wprost wskazuje, że jest to sklep, lecz w formalnym regulaminie jest to w pewien sposób ominięte. Dodatkowo w regulaminie brakuje kilku podstawowych informacji, dotyczących m.in. zwrotów czy reklamacji. Cytując, reporter prowadzi sklep internetowy, który jednocześnie nie jest sklepem. Według regulaminu strona nie jest sklepem, a serwisem, jedyną usługą, o której tam mowa, jest newsletter. Nie znajdziemy tam informacji o zwrotach, warunkach odstąpienia od umowy czy reklamacjach. Jeśli chodzi o politykę prywatności, to nie znajdziemy tam ani słowa o adresie czy danych zbieranych podczas składania zamówienia. Jest za to na przykład informacja o danych gromadzonych podczas dodawania komentarza, kiedy na stronie nie ma możliwości dodawania komentarzy. Tomek w odpowiedzi na te zarzuty częściowo przyznał się do błędu oraz wyjaśnił, że osoba odpowiedzialna za tworzenie sklepu nie zadbała o spersonalizowany regulamin dla tej formy działalności internetowej. Jeżeli chodzi o sklep, tak oczywiście, i tu jest jedyna racja, że tam nie było regulaminu sklepu, tylko serwisu. Kolega, który mi stawiał sklep, dziękuję Romku, nie zadbał o to, ale to jest oczywiście moja wina, powinienem to sprawdzić. Tam był regulamin tylko serwisu, a nie sklepu. Po tym, gdy post z wykopu z oskarżeniami zyskał rozgłos, strona szalonego reportera została dwukrotnie zawieszona, a taki stan rzeczy argumentował on chęcią doprecyzowania szczegółów prawnych związanych ze sklepem internetowym. Więc sklep zawiesiłem, żeby to uzupełnić. Już piątek był uzupełniony, postawiłem go na kilka godzin z powrotem, ale przemyślałem, że jak tak się czepiają, to zostawię w poniedziałek, dam go prawnikowi, żeby kropka po kropce przejrzał i sklep wrócił. Autor, zagłębiając się w szczegóły oraz funkcjonowanie sklepu internetowego Tomka, zwrócił uwagę, że płatności dokonywane za produkty trafiają na konto innej osoby. Według autora jest to proceder często mający na celu ukrycie przychodów danej osoby. Idąc tym tropem, użytkownik na stronie Długi Info natrafił na informację dotyczącą rzekomych długów szalonego reportera, opiewających na łączną kwotę około 100 tysięcy. Szalony reporter zdawkowo odniósł się do tego zarzutu, w pewien sposób podważając wiarygodność portalu, gdyż na internetowej giełdzie długów rzekomo występują pewne nieścisłości. Co do długów tylko raz podam, bo ja nie wiem, skąd on wziął tą stronę, co to jest. Nie ma ulicy Mozarta w Krakowie, nie ma ulicy Mozarta nigdzie, Mozarta się bierze przez Z. Więc taka firma poważna, jakaś tam w rejestr długów, takie błędy? No dobra. Abstrahując, że nigdy nie mieszkałem na żadnej ulicy Mozarta przez Z. W materiale przedstawiającym występki szalonego reportera pojawił się również wątek, że rzekomo nielegalnie prowadzonej działalności, na co były zawodnik Fame MMA postanowił odnieść się szerzej. Najpierw przyjrzyjmy się argumentacji w poście z wykopu, który jest zbieżny z treścią zablokowanego filmu na YouTube. Do tego wygląda na to, że sklep jest prowadzony nielegalnie, od braku regulaminu sklepu i istotnych informacji po prowadzenie działalności bez rejestracji. Kiedy poruszyłem ten temat na mikroblogu, kilka osób wspomniało o działalności nierejestrowanej, którą można prowadzić, jeśli przychód nie przekracza 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Tutaj pojawia się ale. Jednym z warunków jest nieprowadzenie działalności w ciągu
ciągu ostatnich 60 miesięcy, a żona, która widnieje w danych kontaktowych i do niej trafiają przelewy, prowadzi działalność. Firma zajmująca się szkoleniami zarejestrowana w Szczecinie z siedzibą w Warszawie, co potwierdza sam reporter. Sprawę sklepu i długów poruszyłem w komentarzu pod filmem, na który zdecydował się odpowiedzieć, a raczej częściowo odpowiedzieć. Mając na myśli sklep, powiedziałem, że żona nie prowadzi działalności, na co odpowiedział, że słabo szukałem. Widząc działalność w Szczecinie, z wiedzą, że mieszkają w Krakowie i to miasto jest podane na stronie sklepu, początkowo myślałem, że to zbieżność imion i nazwisk. Po jego komentarzu sprawdziłem stronę i trafiłem na zdjęcie tej pani i po porównaniu ze zdjęciami na Instagramie okazało się, że to jednak firma jego żony. Idąc po kolei, Tomek wytknął pewne sprzeczności w argumentacji, twierdząc, że początkowo autor zarzuca, że działalność przypisana do szalonego reportera prowadzona jest bez rejestracji, co jest nielegalne, a chwilę później oznajmia, że ową działalność prowadzi żona Tomasza, która posiada zarejestrowaną firmę. Sklep jest prowadzony nielegalnie. Od braku regulaminu sklepu i istotnych informacji poprowadzenie działalności bez rejestracji. A więc sklep jest prowadzony nielegalnie, ponieważ osoba, na którą to jest, nie prowadzi, nie ma zarejestrowanej działalności. I teraz patrzcie dalej. A żona, która widnieje w danych kontaktowych i do niej trafiają przelewy, prowadzi działalność. Więc sklep jest nielegalny, ponieważ osoba, na którą jest sklep, nie prowadzi działalności, ale jego żona, na którą jest, tam są jej dane i która jest właścicielem sklepu, prowadzi działalność. W dalszej części szalony reporter wytknął, że autor w celu udowodnienia, że żona Tomasza posiada działalność, posługuje się nierzetelnymi argumentami. I teraz ten pan udowadnia, zaprzeczając sam sobie, bo skoro sklep jest nielegalny, bo nie ma działalności, a później mówi, że jednak jest ta działalność, udowadnia, że to jest działalność mojej żony, zaprzeczając sam sobie, ale patrzcie, jak to robi. Widząc działalność w Szczecinie, z wiedzą, że mieszkają w Krakowie i to miasto jest podane na stronie sklepu, początkowo myślałem, że to zbieżność imion i nazwisk. Po jego komentarzu sprawdziłem stronę i trafiłem na zdjęcie tej pani. Zdjęcie! W porównaniu ze zdjęciami na Instagramie okazało się, że to jednak firma jego żony. Ten gość wziął randomowe osoby, tutaj zablurował i tu wyskoczyło, ile jest o takim samym imieniu i nazwisku w Polsce. I patrzcie, tu jest imię i nazwisko tak mojej żony, które też nie powinno być. Imię i nazwisko mojej żony bez zdjęcia. Bez zdjęcia, to nie jest tu pod żabką, o tu, bez zdjęcia. I on porównał profil bez zdjęcia ze zdjęciami mojej żony i uznał, że to jest ta sama osoba. Profil bez zdjęcia to jest to samo zdjęcie, co tam zdjęcia. W podsumowaniu krótkich wyjaśnień, szalony podkreślił, że nieszczególnie przejmował się owym materiałem, stawiającym go w złym świetle, gdyż były w nim używane nietrafne argumenty oraz sprzeczności. Dał on do zrozumienia, że nie ma nic do ukrycia i nie ma zamiaru tłumaczyć się, cytując idiotycznych zarzutów, które z uwagi na aktualnie panującą falę hejtu mogą się powtarzać. Dlatego to dla mnie było bardziej śmieszne niż straszne. No gość profil bez zdjęcia porównuje ze zdjęciami mojej żony, mówiąc, że to jest to samo osoba. Jeżeli coś mam... Długi, proszę bardzo, komornik. Nie wiem, coś ze sklepem, urząd skarbowy, Łokik. Zapraszam bardzo, wszyscy wiedzą, gdzie mieszkam, wszystko jest podane. No ja nie będę udowadniał, że nie jestem wielbłądem na takie idiotyczne rzuty, bo ja nie będę robił nic więcej. Jest na mnie teraz ogromna fala hejtu, wiadomo z jakich celów, gdy kupują mnie atak na wszystkie konta i tak dalej. Ja codziennie się nie będę tłumaczył, nagrywał filmiki, no bo ktoś nagra, że ja wczoraj miałem na imię Agnieszka, jestem po operacji zmiany płci, co mam to chuja pokazywać, że jednak jestem facetem, no bez przesady. Także zastanówcie się i nie wierzcie wszystkiemu, co tam jest. Wczoraj wieczorem odbyła się pierwsza edycja Move Federation, czyli piłkarskiej gali, na której to topowi polscy twórcy oraz influencerzy rywalizowali drużynowo w piłkę nożną. Wśród uczestników znalazło się wielu zawodników związanych ze światem Free Fightów, a sam projekt powiązany jest z Fame MMA. Mimo że przed wydarzeniem nastawienie wielu widzów było mocno wątpliwe i spora część internautów twierdziła, że piłkarskie rozgrywki influencerów będą niezbyt widowiskowe oraz niezbyt emocjonujące, tak w rezultacie zdaniem wielu event okazał się pozytywnym zaskoczeniem. Poziom sportowy w większości przypadków pozostawiał wiele do życzenia, lecz braki piłkarskie często wywoływały zabawne sytuacje. Pomimo że niektóre mecze były jednostronne, zdarzały się również bardzo zacięte i emocjonujące pojedynki, a podwyższone ciśnienie powodowało również boiskowe scysje pomiędzy zawodnikami. Zarówno poziom techniczny, jak i realizacja całego wydarzenia była na wysokim poziomie, a formuła rywalizacji była, można powiedzieć, przyjemną odskocznią od walk freakfightowych. Jeśli chodzi o same wyniki rozgrywek, Team Crusher pokonał Team Bungie aż 15-1, drużyna Trąby wygrała z ekipą WK 5-1, w pojedynku włodarzy Fame MMA lepszy okazał się Team Boxdela, pokonując Team Goli 4-0. Natomiast w starciu drużyn mieszanych ekipa Nuts World zdemolowała Team X aż 12-1. W półfinałowym meczu drużyna Boxdela wygrała z drużyną Trąby 3-1, awansując tym samym do turnieju Move Federation 3. W trzecim turnieju pojawi się również Team Crusher jako zdobywca największej liczby punktów w bezpośrednim meczu.
Jeszcze przed galą Move Federation doszło do lekkich nieścisłości oraz do twitterowej wymiany słownej na linii Tomasz Bezrąk, czyli prezes Prime MMA, a federacją Fame MMA. Powodem całej dyskusji był występ Meduzy na YouTube'owym kanale Fame'u, który brał udział w specjalnym cage'u promującym turniej Move Federation. Lekkie pretensje prezesa Prime'u wynikały z tego, że streamer ma wziąć aktywny kontrakt z federacją Prime MMA, o czym sam poinformował na jednym ze streamów. Czy z Fame'em związałeś, że tu jesteś? Nie, co ty? Ja wiesz, jestem jeszcze na papierze zawodnikiem Prime, także muszę jeszcze tam waleczkę stoczyć. Uczestnictwo na kanale konkurencyjnej federacji nie spodobało się Tomaszowi Bezrąkowi, który pod grafiką ogłaszającą program napisał: ciekawy skład Fame MMA, taka trochę hipokryzja patrząc na wasze wcześniejsze oświadczenia, ale wy możecie przecież. Na co Fame MMA odpowiedziało: chyba nie rozumiem, czy któryś z gości programu narusza warunki kontraktowe? Z informacji, które uzyskaliśmy, żadna z osób zaproszonych na cage'a nie ma aktywnych kontraktów z organizacjami freakfightowymi. Czy dysponuje pan innymi informacjami? Będę wdzięczny za wyjaśnienia. Na co prezes Prime'u odpowiedział: tak, jeden z gości ma aktywny kontrakt w Prime. Wracając do samego turnieju, tak jak wcześniej wspomniałem, w niektórych meczach emocje sięgały zenitu, co w połączeniu z rywalizacją oraz chęcią zwycięstwa powodowało scysje pomiędzy graczami. W odróżnieniu od klasycznej wersji futbolu, w momentach podwyższonego ryzyka interweniowała ochrona, co zdarzyło się kilkukrotnie. Pierwszy taki przypadek miał miejsce w meczu Team Tromba z Team MWK. Wówczas na boisko wbiegł kibic, który został szybko obezwładniony przez ochronę, a gol, który padł w momencie zdarzenia, nie został uznany. Następnie do dość kuriozalnej konfrontacji doszło w meczu drużyny Boxdela z drużyną Wojtka Goli, na którą wylało się dość sporo krytycznych komentarzy z uwagi na bardzo ostrą grę niektórych graczy. Jednym z tych zawodników był Piotr Tyburski, który zastępował na boisku swojego brata Pawła ze względu na lekką kontuzję. Po tym, gdy Piotrek kilkukrotnie ostrzej potraktował Czajnika, czyli w ostatnim czasie bardzo popularnego youtubera, temu w pewnym momencie puściły nerwy i postanowił kopnąć rywala, za co został ukarany czerwoną kartką. Youtuber w dalszej części turnieju oraz w wywiadzie dla Mateusza Kaniewskiego przeprosił za swoje zachowanie oraz tłumaczył, że była to emocjonalna reakcja na bezpardonowe wejścia zawodnika z przeciwnej drużyny. Przepraszam, bo no odpięło mi się troszkę, co prawda to dlatego, że to gdzieś tam było, wiecie, łokcie, gdzieś tam ktoś kolanko dołożył na udo i to się tam zbierało, no i widocznie się zagotowałem i wyleciało to, co musiało wylecieć. Czajnik dodał, że Piotrek zachował się dojrzale i w stosunkowo spokojny sposób zareagował na jego atak, lecz jego brat poza kulisami próbował dać ostrzejszą reprymendę youtuberowi. Myślę, że zachował się na tyle dojrzale dużo bardziej niż ja, że powstrzymał się od jakichś większych tych. Co prawda jego brat mnie tam potem próbował atakować jeszcze jak przy trybunach już byliśmy. Ale co chciał zrobić? No też tam coś mnie złapał, podszedł do mnie, coś próbował zagadać, nawet nie pamiętam dokładnie, więc nie chcę zmyślać. Potem mnie odepchnął tak delikatnie i ochrona interweniowała już jak stałem przy bandzie, ale to też nic wielkiego. Bardziej też go... nie dziwię się, emocje po prostu, nie? Jakby ja nie będę udawał, no mnie poniosły emocje, ich też mogły, no. Nieprzyzwoite zachowanie Czajnika krytycznie skomentował na Twitterze Kuba Nowaczkiewicz, który napisał: wszystko super, ale Czajnik wypijający low kick od tyłu na turnieju, który nie miał przypominać Fame MMA. Faul z premedytacją, to jest normalnie wypijanie z turnieju. Ciekawe, czy gdyby ktoś nie z drużyny Boxdela tak zrobił, mógłby dalej brać udział. Cała drużyna Wojtka Goli była ostro zdenerwowana po przegranej z drużyną Boxdela, zapewne z uwagi na ładunek emocjonalny, który towarzyszył już przed pojedynkiem, oraz zakład, którego stawką było 60 tysięcy złotych dla wygranej drużyny. Szczególnie Paweł Tyburski nie krył rozżalenia postawą swojego brata, jak i reszty drużyny na boisku, co można było zobaczyć w szatni po meczu, w której prowadzony był stream Meduzy. Sam wrócić, rozegrać! Nie, ale grali dobrze! Nie masz takiego czegoś? Nie masz? Bo pamiętam cię takiego, jak tak dałeś! Ostry stał sam na spalonego, ja go nie przykryję sam, zawodowca, gdzie? Mieliście szansę! Panowie, dobrze! Wiesz, kurwa, chłopa przyklejony dwa razy barkiem i chłopa... A nie zrobiłem było. Tego? Nie, ale... Kurwa, ale nie zrobiłem tego! Jestem przyklejony do niego, zabierasz i chodzić koło niego, a on przychodził jak pochodzi. Ja mam taki charakter, że mu chłopa, kurwa, trzy razy do góry, naprawdę, ja nie. W tym samym meczu doszło do jeszcze jednej ostrzejszej konfrontacji, tym razem na linii Meduza a zwykły kibic. Ten drugi z impetem przepchnął zawodnika przeciwnej drużyny, aż ten wypadł za barierki, co wywołało lekką awanturę, w której po raz kolejny interweniowali ochroniarze. Do dość zaskakującej sprzeczki, a nawet do lekkich rękoczynów, doszło również w meczu drużyny Natsu World z drużyną Teamu X. Kapitanką pierwszej drużyny, czyli Natsu, po jednym z nieczystych wejść na jej zawodników, dała się w ostrzejszą dyskusję z faulującym, czyli Bartkiem Szydlikiem, a nawet wymierzyła mu lekki cios ręką. Influencerka po całym zajściu przytoczyła ubliżające słowa, za które uczestnik Teamu X został uderzony. Nie, ja go mam. Dobra, zdjęcie. Który? Bartek Szydlik. Nie, został. Z kolei Bartek Szydlik
zaprzeczył na swoim Instagramie, że wypowiedział owe słowa pisząc: powiem tak, czekajcie na wyjaśnienia, bo niezły farmazon poleciał. Tak, to Natsu puściła farmazona. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami ze świata Freak Fightów, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Trzymajcie się, cześć.